informacji, tylko wiele... Patrzcie, co idzie. Nie do wiary. Sorry, że ten dzik sobie wchodził tamty. Nie do wiary. Jakim jesteśmy? W Warszawie, no, tak? Ale w Warszawie... Są, to... są. Dobra, w Warszawie jest naprawdę dużo tych dzików. Dobra, jest tam, gdzie tam kobitka. Teraz idą jacyś ludzie tam z tyłu. A w jakich turniejach w najbliższym czasie zobaczymy Krzysztofa Ratajskiego? No, w najbliższym czasie to bardzo blisko jest turniej. Tym bardziej stąd, tak? Bo to w Warszawie, więc wyjątkowo blisko. 7-8 lipca, Torwar. To jest Poland Masters chyba, tak się ten turniej nazywa. Już niedługo w lipcu w Warszawie po raz pierwszy, miejmy nadzieję, że nie ostatni. Podejrzewam, że w przyszłym roku już PDC jakiś turniej dodatkowy zorganizuje i chyba nawet rankingowy typu właśnie European Tour. No, jest duża szansa na to. Po tym, jak tutaj bilety się sprzedały na ten turniej World Series, jest szansa na pewno na European. Bardzo na to liczę. A myślisz, że ten turniej może być takim punktem przełomowym w polskim darcie? Turniej sam może być przełomowy, no znaczy przełomowy to już jest, przez to, że w ogóle jest i przez to, że będziemy mieć taką frekwencję na widowni. Więc to jakiś przełom jest i teraz właśnie myślę, że to się rozwinie właśnie w to, że coś będzie organizowane, tak? Może to będzie kolejny World Series, może ten European, może jeszcze coś innego, chociaż nie bardzo wiem, co by to miało być. No liczę, że to no, jest w Polsce w tym momencie, jakaś tam popularność i tego darta rośnie, tak? Więc to na pewno pomoże, tak? A jakie nastawienie przed Torwarem? Jest chrapka na wygraną przed polską publicznością? No to pewnie, że jest, no to wiadomo, żeby było fajnie. Gdzie najlepiej wygrywać? Najlepiej było tutaj wygrać, tak? Przed polską publicznością. No wiadomo, że będzie to niezmiernie trudne. Jesteśmy, my mówię tutaj, powiedzmy ci miejscowi wszyscy, jesteśmy dolosowywani do tej czołówki, do tego topu, więc na pewno będzie trudno, ale wszyscy będą walczyć, no ja na pewno. No, Smith ostatnio troszeczkę gorsza forma, Van Gerwen po zabiegu, może coś się uda. No, każdy może zagrać trochę lepiej, trochę gorzej i tak samo wszystkie osoby, powiedzmy te właśnie dolosowywane od nas, też mogą zagrać tak, jak żeśmy pokazali nagle na 7 grubo powyżej 100 i sprawić niespodziankę. Więc miejmy nadzieję, że będzie kilka takich niespodzianek. A jak się dowiedziałeś w ogóle o tym turnieju? Wcześniej ktoś z PDC się konsultował z tobą w tej sprawie, czy to była dla ciebie niespodzianka? Nie, oczywiście, że najpierw jest zapytanie ze strony PDC tam o to, czy w ogóle jestem zainteresowany, tak? Ale to jest szansa taka dla wszystkich i taka okazja właśnie zagrać w takim turnieju, więc na pewno nikt z osób, które miały to zaproponowane, nie odmówił, więc no. Na tej zasadzie, że najpierw pytanie od PDC, a potem dopiero oficjalna informacja, kto wystąpi. No to tak przejdę do tematu, który interesuje wielu kibiców, czyli dart i zarobki z darta, to znaczy na jakim etapie da się wyżyć z darta, na jakim etapie kariery? No tak jak, znaczy to zarobki są jawne, oficjalne, wszyscy mogą sobie to sprawdzić i wszyscy sobie mogą policzyć, ile by musieli wygrywać, na którym miejscu być i żeby mogli żyć, tak? Bo dla jednego jeden może żyć, nie wiem, za 5000 zł, a dla drugi za 30000 nie wyżyje, więc to jest kwestia indywidualna mocno. A mówię, a co do samych zarobków i tego, ile się zarabia, no to każdy myślę, że jest w stanie sobie to sprawdzić, przeliczyć i mówię, wszystko jest oficjalne, więc tutaj... No tak, ale no według rankingu przez ostatnie 2 lata zarobiłeś 307 tysięcy funtów. To no, imponująca kwota, a dochodzą pewnie jeszcze do tego jakieś wpływy od sponsorów, wpływy z lotek. Czy to też są jakieś konkretne kwoty, czy to już są bardziej groszowe sprawy? Zależy, to zależy pewnie od tego, jaki kto ma kontrakt podpisany. No, nie są to jakieś tam, wiadomo, duże kwoty, ale to też dosyć znaczące, bym powiedział, że można to zaliczyć, jako też jest taki dodatkowy przychód. Tylko tak jak mówisz, no 307 tysięcy powiedziałeś, tak, funtów. Tylko trzeba pamiętać, jakie są podatki, tak, że to w Anglii nie jest tak, że to jest, nie wiem, 10 czy 20%, tylko to jest nawet 45%, a nawet 47%, bo jeszcze na PDPA się płaci 2% z każdej wygranej dodatkowo. Więc
te progi się zmieniają. Ja już teraz nie będę mówił dokładnie, po ilu jest 40, po ilu jest tam 45, ale no, od tego trzeba, powiedzmy, te 30-40% na pewno odjąć. Od tego trzeba też odjąć koszty, tak? Więc to jest... Kwota na pierwszy rzut oka jest bardzo duża, ale no, wiadomo, że te koszty to i podatki dużo z niej zabierają. A kiedy ty postanowiłeś poświęcić się dartowi w 100%? Wcześniej pracowałeś w spedycji, dobrze czytałem? Tak. No tak konkretnie, że przestałem pracować, no to teraz to nawet mi ciężko powiedzieć, no jest 5-6 lat temu. To już było po wygraniu World Masters w Anglii i chyba jakoś zaraz po tym, mając tam jakieś zabezpieczenie, nie mówię, że to było tak, że nie miałem zabezpieczenia, nagle sobie postanowiłem, kurde, że będę tylko grał w lotki i na tym zarabiał, ale jakieś zabezpieczenie sobie już mając odłożone, no postanowiłem dać sobie czas taki tylko na lotki, tak, że bez pracy, więcej treningu, tak, i jeżdżenie, i próbowanie. No jak widać, się udało, także bardzo się cieszę. A też jeszcze jedna kwestia tutaj związana z finansami, która zawsze mnie ciekawiła. Jak PDC podchodzi do tego, to znaczy jak podchodzi do tego organizacyjnie? Czy zwraca za dojazdy, gwarantuje hotel, nocleg, czy zupełnie nie? To wszystko leży po stronie zawodników. Wszystko leży po stronie zawodników. PDC nic nie organizuje. No, powiedzmy, że wyjątkiem są takie World Series, gdzie tam jakoś tam delikatnie bardzo wspomaga w postaci hotelu chociażby PDC, ale normalnie nie. To wszystko sobie płacą zawodnicy. Są zawodnicy, którzy mają od tego menadżerów, tak? Menadżerowie tam to wszystko opłacają. No, może to jest kwestia tego, że potem zawodnik musi się z menadżerem dzielić wygraną, więc to jest... Każdy sobie musi indywidualnie sam policzyć, co mu się bardziej opłaca. No, ja sobie policzyłem, że bardziej mi się opłaca płacić to z własnej kieszeni, tak? Dlatego nie mam menadżera i tak naprawdę nie potrzebuję, bo samo organizowanie wyjazdów to jest rzecz banalnie prosta, tak? Już teraz to już nawet nie mówię, mając internet w telefonie, zorganizowanie sobie hoteli, przejazdów, lotów, to wszystko to jest po prostu banalnie proste. To kiedyś, teraz też menadżerowie to robią, załatwiają to graczom, tak? Ale to mówię, to jest 10 minut w hotelu wieczorem i wszystko mam ogarnięte, powiedzmy, następny wyjazd. Mówisz, że nie masz menadżera, a czy jakiegoś trenera, konsultanta, kogoś takiego, kto pomaga ci w treningu? Nie mam kogoś takiego. Takich osób, jeśli są w ogóle, to jest bardzo niewiele. O wiele osób, wiele słyszałem, wiesz, jakieś tam nie informacji, tylko wiele, patrzcie, co idzie, nie do wiary. Sorry, że ten dzik sobie wchodził tamty. Nie do wiary, jak jesteśmy w Warszawie, no, tak? Ale w Warszawie... Są. Dobra, w Warszawie jest naprawdę dużo tych dzików. Dobra, jest tam, gdzie tam kobitka, teraz idą jacyś ludzie tam z tyłu. I też chyba patrzę. Boże, co, ja tu całe grupki chodzą, no dziku. No szczególnie tutaj, Białęka, Bielany, to no, często można ja po można drugiej spotkać. Stronie Warszawy też, tak? Też można łosie spotkać. Ostatnio, akurat nie dziki, ale łosie sobie chodziły u mnie tam koło podwórka. Właśnie było wiele takich tego typu jakichś tam powiedzeń, że dobrze było, żebym miał jakiegoś psychologa sportowego, bo to no, może i tak, może kiedyś się na to zdecyduję. Póki co uważam, że jest mi to niepotrzebne, ale nie mówię, że nigdy z tego nie skorzystam, tak? Zobaczymy. No, wielu sportowców z tego korzysta, tak? W samym darcie, no nie wiem, czy wielu. Raczej nie. Raczej w darcie jest to mało popularne, żeby korzystać właśnie z... Oj, idzie ten dziw dalej. To teraz już tu z psychologa sportowego, tak? No. Tu wędruje. Wędruje i idzie. Dobry, ale jakiś pojedynczy taki. A dzik wytrącił mnie trochę z tego. No, ale też, o, już wiem, co miałem zapytać. Trening, to znaczy, no już trochę mówiłeś podczas wywiadów, czy to w Hyde Parku, czy w różnych innych mediach na temat twojego treningu, ale chciałbym zapytać, czy coś się zmieniło, no bo kiedyś mówiłeś, że są to 2 godziny dziennie. Czy to jest dalej tak, czy coś zmieniłeś w
swojej oceny? Mniej więcej z 2 godziny dziennie. 2 godziny dziennie samego darta. No, tam jeszcze no, staram się jakiś tam lekki, powiedzmy, trening siłowy sobie robić, jak czas na to pozwala. Ale samego darta tak się staram, żeby to było 2 godziny. No i nieraz jest tak, nie powiem, że nieraz sobie go przedłużę do 3 godzin, ale bywa tak, że też nieraz godzina, półtorej. No i przeważnie to kończę ze względu na brak czasu, nie dlatego, że ja już mi się nie chce, tylko no nieraz po prostu z musu sobie muszę skrócić ten trening. Ale takie 2 godziny to jest taki standard, dobry standard, który uważam, że muszę przerobić, żeby grać na tym poziomie. A czy zdarza ci się w Polsce, że ludzie cię rozpoznają na ulicy, robią sobie zdjęcie, czy nie? Rzadko, ale się zdarza. Czasem się zdarza, chociaż rzadko. Częściej chyba gdzieś właśnie za granicą to ma miejsce, ale w Polsce też się czasem zdarza. No, ale jesteś już osobą publiczną, na pewno tak można powiedzieć, i też jesteś podatny na hejt, negatywne komentarze. Czy to cię jakoś dotyka, czy ty w ogóle to czytasz? Bo na przykład teraz taka świeża sytuacja po Mistrzostwach Świata, też pojawiły się takie różne głosy i czy ty w ogóle się tym przyjmujesz, czy to czytasz? Nie przyjmuję się. Nieraz coś jak przeczytam, to przeważnie mnie coś śmieszy bardziej niż się tym denerwuje. To wiele osób coś potrafi sobie napisać, co w ogóle często no, zupełnie nie mają pojęcia ludzie o wielu rzeczach i coś sobie napiszą. No niech sobie piszą, jak tam to ulży, to niech sobie piszą. Nie, jakoś hejt tak do mnie, że tak powiem, nie dociera, tak? To jest gdzieś tam poza mną zupełnie. Coś tam, nie powiem, że nic nie czytam. Coś tam czytam nieraz, jakieś tam komentarze, Facebooka przejrzę, więc coś tam mimo wszystko zobaczę, ale to mówię, to zupełnie mnie to nie dotyka mnie to w ogóle, tak, na tej zasadzie, to, że to po mnie spływa, o tak. No to super w takim razie. Jeszcze przejdę, czy wrócę trochę do początków twojej kariery, to znaczy dużo opowiadałeś o swoich początkach w barach w Skarżysku Kamiennej, ale nie znalazłem za dużo informacji o tym, jak zacząłeś robić karierę międzynarodową. Jak to się stało? Karierę międzynarodową. A kiedy ja zacząłem robić tę karierę międzynarodową? Bo to chyba trzeba tak naprawdę coś, jeśli mówiąc o jakiejś międzynarodowej karierze, to jest dopiero PDC, bo wcześniej te wyjazdy, powiedzmy, międzynarodowe, jakieś tam Mistrzostwa Świata w softa, Mistrzostwa Europy, to ja byłem rozpoznawany też dla tamtych ludzi, powiedzmy, bo jakieś tam sukcesy gdzieś tam odnosiłem na tym softie, na tych mistrzostwach. Gdzieś tam drużynowo żeśmy byli mistrzami Europy. Jakiś Puchar Świata wygrałem w Hiszpanii indywidualny, jakieś tam Mistrzostwa Europy w krikiecie wygrywałem, więc sporo tego wszystkiego. Ale to wszystko to było takie, ciężko powiedzieć, że to jakaś kariera była, tak? To wtedy były po prostu, turnieje były u nas w Polsce, turnieje softowe, z których był ranking, wybierana była kadra na takie wyjazdy. To się odbywało tam, nie wiem, raz, dwa razy w roku, bo to Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata właśnie, coś takiego. No i tak zacząłem jeździć, bo to przez to, że grałem w Polsce ogólnie, tam w całej Polsce, bo to te turnieje się odbywały, to też się nazywało PDC wtedy, Polish Dart Cup, czyli też w sumie PDC to było. Przez to, że tutaj jeździłem, to zacząłem wyjeżdżać gdzieś tam za granicę, tak? I tak trochę zacząłem się ogrywać z tymi ludźmi, powiedzmy, z tej społeczności międzynarodowej darterskiej. No a dopiero później Steel, po wielu, wielu latach, to tak. No ale jeszcze chyba pomiędzy softem a PDC było jeszcze chyba BDO, tak? No BDO, ale BDO to było takie, powiedzmy, że to było takie sporadyczne, bo to tam za dużo tych wyjazdów nie było. Ja za wiele tam nie jeździłem na BDO. Jakieś turnieje jak były, to zazwyczaj tutaj gdzieś bliżej, gdzieś właśnie jakieś Czechy, do Czech jeździłem. Zresztą chyba nawet wygrałem Czechy raz, z tego co kojarzę. Tak, chyba tak. Tak mi się chyba wydaje, że chyba Czechy wygrałem, tak. A to taki dosyć duży turniej, bo to międzynarodowy duży turniej i dużo graczy przyjeżdżało do tych Czech. Ale nie było tego za dużo, tak? To nie było za dużo, bo to wiadomo, to i koszty, no to jeżdżenie, no to wiadomo, że to też zarobić się na tym jakby nie dało, tak? Bo na BDO się zarobić nie da. Można
można się dostać do Mistrzostw Świata, tam super wypaść, chociaż teraz to już to też nie te czasy, bo kiedyś za wygranie Mistrzostw Świata w BDO było dużo kasy, teraz już niestety jest to tam ileś procent tego, co było kiedyś, bo kiedyś było 100 tysięcy, teraz nawet nie wiem ile jest, ale no, zdecydowanie mniej na pewno. Więc można jeździć, można się ogrywać, nawet trzeba, jak ktoś myśli o tym, żeby sobie pograć potem w PDC na przykład. To na pewno się przyda, ale to mówię, no tu no, to stricte amatorsko można sobie robić. No ale ten początek w PDC, jak go wspominasz i jak w ogóle do tego doszło, że stałeś się zawodnikiem w PDC? Sam początek to taki, ja tam jeździłem wcześniej na takie turnieje kwalifikacyjne właśnie do European Tourów, one trochę inaczej wyglądały niż teraz, bo to były takie jakby gdzieś tam dla wszystkich, dla Europy Zachodniej. I ten sam początek to był taki moment przełomowy, był wtedy, jak PDC zdecydowało się zrobić kwalifikacje dla Europy Wschodniej, dla European Touru. Ja poleciałem na pierwsze te kwalifikacje, bo to były na Węgrzech, tak, w Budapeszcie. Poleciałem na pierwsze trzy kwalifikacje i wszystkie trzy wygrałem. Zresztą to moje zdjęcie na profilu tam Krzysztof Ratajski to jest właśnie dokładnie z tego turnieju, no dlatego sobie tam jest i pewnie jeszcze długo będzie, bo to były pierwsze trzy kwalifikacje, pierwsze trzy wygrane i tak można powiedzieć, że wtedy zaczęła się przygoda z PDC, dokładnie od tego momentu. I trwa do dziś. I jeszcze mam nadzieję, że jeszcze trochę potrwa i ja zobaczymy. No właśnie, jakie cele na przyszły sezon? No, na przyszły to nie wiem, bo jeszcze ten jest bardzo... No na ten na przyszły, może inaczej, na najbliższy czas w darcie. No, najbliższy czas to jest, no cały czas się tam staram, kurczę, i nie bardzo mogę się dobić do tej 16 Pro Touru. Cały czas gdzieś to mi ucieka, tam gdzieś jestem 18, 16, 17 i to cały czas tak, a ta 16 dużo daje, bo daje te kwalifikacje do European Tourów bez, znaczy granie w European Tourach bez kwalifikacji. Więc to by było dobrze dociągnąć do tej 16, chociaż łatwo nie jest. No i tak samo podobnie jest z głównym rankingiem, gdzie chciałbym do tej 16 wejść ponownie, bo też już byłem, wypadłem. Nie jest łatwo, teraz będzie niedługo match play, gdzie bronię już poważnych pieniążków, bo tam 50 tysięcy było 2 lata temu, więc to trzeba by było obronić, żeby tam przynajmniej się utrzymać, tak? Więc łatwo nie będzie. No i w innych turniejach dobrze wypaść, bo znowu w innych nie było tak dobrze, więc powiedzmy, że będzie teraz łatwiej, tak? Bo jeśli 2 lata temu gdzieś tam odpadałem w pierwszych rundach, teraz jeśli przejdę 2-3 rundy, a może wygram wreszcie taki duży turniej, na to liczę. No to powinno iść do przodu coś. A marzenia? To znaczy, no to były takie cele na najbliższy czas, a jakie marzenia ma Krzysztof Ratajski? Co najbardziej chciałby wygrać? Masz jakiś ulubiony turniej? No to wiadomo, że to wszystko to nie, strasznie standardowo odpowiem, że Mistrzostwa Świata, wiadomo. To jest już, nie odkładam tego gdzieś tam na za 5 lat, że potrenuję, będę lepszy i wygram Mistrzostwa Świata. Liczę, że wygram je w tym roku. Więc na koniec sezonu, więc to jest taki, wiadomo, najważniejszy, upragniony tytuł każdego dartera i każdy, kto gra, na pewno o tym marzy. Ze mną nie jest inaczej. I fajnie było wcześniej, no, nieważne czy wcześniej, czy później, ogólnie wygrać jeszcze jakiegoś majora dodatkowo, to by było coś. No i to jest chyba piękna puenta naszego wywiadu. Tego ci życzymy wszyscy chyba kibice w Polsce życzą. Życzę i sobie, i tobie tego wygrania Mistrzostwa Świata. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.